Bale rozpoczęto od wręczenia nominacji do kadry narodowej juniorów. Do młodzieżowej reprezentacji powołani zostali Sławomir i Tobiasz Musielakowie oraz Przemysław i Piotr Pawliccy. Do kadry seniorów nominowani zostali Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej i Damian Baliński. Jak zwykle podczas balu Tygodnika Żużlowego rozstrzygnięto najpopularniejszy w Polsce plebiscyt. Niespodzianek nie było. Najpopularniejszym żużlowcem wybrano Tomasza Goloba. Do zawodnika Stali Gorzów trafiło również wyróżnienie za widowiskową jazdę. Wśród najpopularniejszych druga i trzecia lokata przypadła naszym zawodnikom Jarosławowi Hampelowi i Januszowi Kołodziejowi. Wysoką piątą lokatę zajął Damian Baliński. Tytuł najsympatyczniejszego zawodnika otrzymał Janusz Kołodziej. Unistę uznano również objawieniem roku. Leszczyński akcent pojawił się wśród najpopularniejszych trenerów. Romana Jankowskiego wyprzedził jedynie Marek Cieślak. Tytuł działacza roku odebrał natomiast Józef Dworakowski. Nagród dla byków było więc co niemiara. W przyszłym roku liczymy przynajmniej na powtórzenie tych rezultatów.